Hej Kasiemka, witam wszystkich. Niedziela, ostatni dzień kwarantanny. Podsumowanie po prostu tego całego złomu, który udało mi się przez ten czas zebrać. Także przejdziemy oczywiście do ważenia, do wycenienia. Będę się trzymał oczywiście cen, które są w tej chwili obecne na Metaleo. I tak popatrzmy pokrótce, co to mamy. Tu standardowo tak, puszeczki, sporo miedziuchy, różowe wiaderko, które tutaj dostałem, pożyczyła mi Nadia. To taki błyszcząca miedź, tu już kolejne pudełko z miedzią zacząłem zbierać. Aluminium, troszeczkę miksa, odlew, druty, ołów też się trafi, moi kochani, tak, bo tam zdemontowałem taki przewód, w którym był ołów. Mamy mosiądz żółty, mosiądz pobiał. Co do pobiału, no to tu jest jeszcze, z tego co wiem, srebro, także wydobyliśmy srebro, ale do tego przyjdziemy przy ważeniu, także tak więc sporo tych metali szlachetnych nawet jest. Oczywiście standardowo złom. No i co? Przechodzimy do ważenia, do wyceny. Zobaczymy, ile tego się uzbierało za ten czas. Dobra, tak więc zabieramy się za ważenie. Mamy wagę, Nadia mi tu pomoże oczywiście. Siemanko. Siemanko, tak, w warunkach domowych. Zaczniemy od puszek. Mamy puszki aluminiowe, 980 gram. I puszki liczymy sobie po 3 zł. No, witam 3. Czyli 2,94 wpadnie nam za puszki. Tak więc puszki już możemy sobie dać na bok. Kolejne będzie tutaj aluminium i ołów, które mam. No i tak, aluminium mix. Ile tego tutaj mamy? Nie, to tylko wiesz. To jest aluminium mix, 45 gram. Aluminium mix mieszane, po 4 zł jest. 18 groszy za aluminium. Dobra, no skasuj. To damy sobie na razie na bok. Teraz aluminium odlew, czyli tylko to. Po 5 zł. 125 gram. 63 grosze. I tak, czas na aluminium linkę. Ile mamy? 90 gram. Po ile mamy? Po 7,20. 90 gram. Po 7,20, 65 groszy. I jeszcze taki ołów suchy nam się tutaj właśnie znalazł, tak, troszeczkę ołowił. To sobie damy tu. Ołów w tej chwili mamy na Metaleo, po ile? Po 6,50, 140 gram ołowiu. 91 groszy. Super. Teraz czas na złom. Już nie wyciągam z tej kuwetki, bo tam parę gram to waży. Oczywiście do złomu dałem jeszcze wirnik, ale z nim się rozprawię na warsztacie. Ale na razie zaliczamy go do złomu. Mamy 2 kg 90 gram złomu. Ja to policzymy sobie po 70 groszy. Czyli za złom mamy złoty 46. No i tak, teraz czas na mosiądze. Tak już wspomniałem wcześniej, to z tego, żeście też pisali w komentarzach, że na tych stycznikach, z tego właśnie stycznika, na tych stykach, że to jest srebro. Także postaram się to jakoś wydłubać jakąś inną metodą. Faktycznie te styki są wykonane z innego metalu. Także jest i sreberko. No ale nic, na razie to sobie policzymy jako pobiał. Także dajemy sobie to wszystko tutaj na wagę, te elementy. Mosiądzu pobielanego, no taka drobnica, ale liczy się każdy gram. I mamy 155 gram mosiądzu pobiał, który jest po 16 zł teraz. 2 zł 48. Elegancko na nie pomaga. I też czas na mosiądz żółty. Postaram się tam zrobić, może tak, że... Pełno tych właśnie takich spinaczy z przewodów. To też jest. No i to jeszcze wałeczek, no. Z mosiądzu żółtego mamy 110 gram. I jest po 18,20 za kilogram.
równiutkie 2 zł za 110 gram żółtego. Sobie to przesypiemy po prostu tak. Także mamy mosiąc i srebro, załatwiony temat. No i czas na miedziuchę. Zaczniemy od tej miedzi błyszczącej. Damy sobie wszystko tu na wagę, dobra. Wszystko. I mamy 585 gramów miedzi błyszczącej, która teraz jest na metalu po 30 zł 80 groszy. 30. I mamy miedzi błyszczącej za 18 zł i 2 grosze. Super. Dobra, wkładamy z powrotem do pudełeczka. Na bok. No i dobra, teraz czas na naszą miedziuchę i z wiaderka, bo się prześwietlało. I tutaj to oczywiście jest miedź biała, biała miedź, która też tutaj się do miksu zalicza. No i co, wysypiemy sobie tą całą miedziuchę na wagę. Pierw zaczniemy od tej miedziuchy, która jest w wiaderku. Jakoś się uda poukładać. O, dużo, dużo. Się sprostowało nam elegancko. Super widok. Trochę to tam ugniotłem. Może, pyk. Tam jest. Coś tu się znalazło. Jak tego bym usiądł tutaj. Jeszcze ta miedziucha z tego. Oj, co tu się stało? Także patrzcie, mamy całą miedziuchę i jest dokładnie 2 kg 330 gram i mam ją po 28 zł. No, witam na te 28. Czyli 65 zł i 24 groszy za miedź mix. Najlepszy wynik. No i co, pakujemy z powrotem do wiaderka. Co się zmieści w wiaderku, to w wiaderku. No jeszcze damy tam do pudełka. To damy tu. No to tu dalej cienka, wiesz. A więc tak, moi kochani, wyszło tego 94 zł i 51 groszy, patrzcie, za ten okres takiego dłubania tam w domu, nie na warsztacie, tylko tak co miałem pod ręką, udało się praktycznie 100 zarobić. No ale co ja zrobię z tymi pieniążkami? Jutro jadę z Nadią już do schroniska dla kociaków, tak? Tak, jutro jedziemy do schroniska dla kociaków. Pierw prosto z pracy, jak przyjadę, to za te 94 zł i 51 groszy kupimy karmy dla kotków i jedziemy oczywiście do schroniska, zawieźć im to, także jutro będzie też kolejny odcinek i pewno relacja z tego spotkania. No więc, moi kochani, oczywiście też chciałem w tym miejscu też podziękować wam wszystkim, którzy byliście ze mną cały ten czas. Udało się przetrwać, jutro w końcu idę do pracy, cieszę się bardzo, z pracy wracam i już jedziemy na schronisko, także dziękuję też wszystkim za te miłe słowa, za miłe komentarze, za to, że byliście ze mną, super, 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 naprawdę bardzo się cieszę. No i nic, nie chcę przeciągać oczywiście, Slalom Narodowo, jak się podobało, to łapka do góry, jak nie, to w dół, zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam. I kto nie subskrybuje kanału Flaming Recykling, zapraszam do subskrypcji poprzez kliknięcie tego flaminga i na poprzednie, myślę, że również ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, do zaś, pozdrawiam.